Piskorko Sportowa w Koszalinie będzie areną zmagań w meczu 14 z serii Orlen Super Ligi Kobiet. Piotr Marchelski, Polsat Sport. Dzień dobry. Za moment początek starcia miejscowych, czyli Młynów Stoisław z wicemistrzyniami Polski, czyli ekipą MKS-u Fanflor Lublin. Styczeń to z pewnością intensywny czas dla piłkarek ręcznych. Dobra obrona, teraz Lublinianek i kontra, ale zupełnie niewykorzystana ta świetna sytuacja przez Patrycję Nogę. Kinga Achruk obok Patrycji Nogi na środku bloku defensywnego, wicemistrzyń kraju, ale jest pierwsze trafienie w tym meczu Anny Mączki. 8 bramek w tym spotkaniu sprzed tygodnia. Pojawia się Romana Roszak, ona teraz z piłką na środku rozegrania. Świetny obrót, wyjście w prawą stronę. Przełożyła piłkę do lewej ręki, czym nieco zawęziła sobie możliwości zakończenia tej akcji polańskiej. Ależ teraz kapitalne trafienie. Ta piłka nie dociera idealnie w ręce Kubiszowej. Mączka ma trochę miejsca na prawej stronie, rzuca, ale jeszcze jest mnóstwo grania. Zaczęła się 19 minuta. Piłka na skrzydło, raz jeszcze. Rzut ze skrzydła, Gawlik też pokonana. Dobre teraz podanie do skrzydła. Oktawia Płomińska, obsłużona jest Polańska. Teraz dobrze Roszak w defensywie. Kontra, ale zatrzymana. Będzie miała z pewnością parę mocnych słów Edyta Majdzińska do powiedzenia swoim zawodniczkom w szatni. Teraz próbowała Kubiszowa rzutu z podłoża. Kończy się czas, skończył się czas w tej pierwszej połowie meczu w Koszalinie. Jak na razie niesamowite zawody grają gospodynie. Spotkania za nami, z pewnością czas działa na korzyść gospodyń. Teraz błąd podania Aleksandry Tomczyk, rzut przez całe boisko, Wdowiak nie zdąży. Mogą Państwo wybierać już zawodniczkę tego spotkania za pomocą aplikacji Orlen Super Ligi. No może z pewnością taka przewaga nieco paraliżować zawodniczki, które tutaj były skazywane na pożarcie. Zdecydowanie lepiej spisuje się w defensywie, no ale też cała ta obrona Lublinianek nie wygląda za dobrze. Rycharska w trudnej pozycji, ale skutecznie. Posawec. Więckowska rzuca, trochę szczęścia przydało się teraz Lublinianką. 47 minuta, kapitalnie teraz Marcelina Polańska. Anna Mączka, Mączka rzuca, jak rzuca, trafia. Męczykowska odwraca do skrzydła. Zaleśny jest. O centymetry, może nawet milimetry od zwycięstwa są Koszalinianki. Fantastyczne zawody w wykonaniu drużyny Krzysztofa Przybylskiego. W takim momencie można sobie pozwolić na takie granie. Teraz kapitalnie Achruk do Roszak, ale to tylko gol numer 20, a 25 bramek ma na koncie ekipa Młynów Stoisław. Odliczamy. Nic się tu nie zmieni. Nie zmieni to też nic tej radości. Wielkie brawa dla drużyny Młynów Stoisław Koszalin. Natalia Filonczuk, MVP. Dziękuję Państwu za ten wspólnie spędzony czas, za te emocje. Piotr Merchelski, Polsat Sport. Do usłyszenia.